Witam, z tej strony, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Origins. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku maszmy Hillzone. I... o! Jest inaksik. Co ten pajac ukrywa, Okej. Tego przycisku dosłownie bym nie zobaczył. On dosłownie jest w tym miejscu. I mamy Chain Ring, Okej. I moi drodzy, trafiamy do Hidden Palace. Dokładnie tak. Nowa animacja, nowe sprite'y, podoba mi się to. I tutaj zmieniamy, moi drodzy, szmaragdy chaosu w super szmaragdy. Dokładnie tak, to jest coś, co ma tutaj nam oferuje Sonic 3 Knuckles. Tylko w tej grze niestety to było, ponieważ w dzisiejszych czasach oficjalnie super szmaragdy są niekanoniczne. Więc tak, mamy kolejny zestaw special stage'y, ponownie Blue Sphere'y. I teraz będziemy, moi drodzy, tutaj zdobywać super szmaragdy, dzięki którym zmienimy się w Hyper Sonica, czyli w jeszcze lepszą formę niż Super Sonic. Dokładnie tak, moi drodzy. Więc odcinek, w którym mówiłem, że ostatni żart z czwartym szmaragdem, nie miałem z tym racji, tak jak zresztą Kowal napisał, niczym Sega zapomniałem o super szmaragdach. Dokładnie, wywaliłem je z kanonu. Najgorszy, po prostu bym powiedział. W tym przypadku byłem. Dokładnie tak. Jak najbardziej tutaj ten żart na 100% ponownie się pojawi. Dokładnie tak. Więc my zdobywamy, moi drodzy, pierwszy super szmaragd tym razem. Podoba mi się to, naprawdę strasznie mi się podoba fakt dodania kolejnych szmaragdów. Uwielbiam. Dzięki temu Sonic 3K jest zdecydowanie obszerniejszą właśnie grą niż poprzednie części. Good shit, naprawdę. Okej, i mamy, moi drodzy, pierwszy super szmaragd. I przez to, że w tej chwili zdobyliśmy, znaczy ogólnie, żeśmy tutaj posłali nasze szmaragdy chaosu, straciliśmy możliwość zmiany w Super Sonica, dopóki nie zbierzemy super szmaragdów i nie będziemy mogli zmienić się w Hyper Sonica. Dokładnie tak, Sonic gada Super Emerald, ładnie, pięknie. Naprawdę uwielbiam super szmaragdy, uwielbiam hyper formy. Good shit. Okej, nice. W ogóle mówiąc, w końcu Super Tails i Hyper Tails stały, znaczy Hyper Tails stał się kanoniczny w końcu, ponieważ w oryginalnym Sonic 3 NK było tak, że jak zdobywaliśmy aktualnie Szmaragd Chaosu, nie mogliśmy zmienić się w Super Tailsa, musieliśmy zebrać im specjalnie te Super Szmaragdy, żeby móc zmienić się w Super Tailsa. W tej chwili jest normalnie, jak zbierzemy Szmaragd Chaosu, mamy Super Tailsa, a jak zbierzemy Super Szmaragdy, mamy Hyper Tailsa, więc fajnie, że to aktualnie zrobili. To było zawsze niezrozumiałe. O, naprawdę, dlaczego tak aktualnie było? No, czy ty możesz... Dziękuję. Przestać, kurde, za mną napierniczać. Dokładnie tak, więc... ja zawsze aktualnie, jeśli chodzi o Super Szmaragdy, mam większy problem ze zbieraniem ich, niżli z Szmaragdami Chaosu zwykłymi, ponieważ ja po prostu... O, nice. Nice, okej. Udało się. Ja po prostu mniej kojarzę miejsc, w których... można znaleźć Giant Ringi w części Sonic & Knuckles. Okej, moi drodzy, najgorszy moim zdaniem Special Stage w całej tej grze. Tu się muszę skupić aktualnie, ponieważ tutaj mamy takie stricte wytypowane ścieżki, z których nie do końca możemy zejść, więc dokładnie tak, tutaj trzeba się mieć na baczności ze wszystkim, jak to tutaj działa, więc dokładnie tak. Plus, przypominam, nie przyspiesza muzyka, więc ja mogę to zrąbać niestety. Przez to, że niestety tak się nie dzieje. Tails tutaj jest bug aktualnie. Tails z jakiegoś powodu nie przeskakuje, jak dotykamy żółtych kul. Tylko my przeskakujemy, a on przechodzi przez wszystko, dosłownie. Tak, to jest bug, to jest coś, co się nie działo w oryginalnym Sonicu 3 NK. Nie pytam, może powiem w taki sposób, nie pytam, dlaczego tak się dzieje, ale tak się dzieje. Dobra, moi drodzy, mamy to. Uff. To jest tak pierścieni, co jest? Nie, nie mamy tyle. Tyle nam jeszcze zabrakło. Dokładnie tak. Okej, uff. Sonic gada Super Emerald, dobra. Ten najgorszy, moim zdaniem, jest odhaczony. Jeszcze siódmy jest mało przeze mnie lubiany. Tam też bywa różnie i podróżnie, ale tak. Ten pierwszy naprawdę zły jest za nami. Powiem w taki sposób. Uff. Nice. W Mushroom Hill, całym Mushroom Hill, z to co dobrze pamiętam, można zebrać już wszystkie super szmaragdy, ale to jest to, że ja po prostu nie pamiętam, gdzie one są. Pamiętam tylko, kojarzę tylko dwie lokacje, ten na początku poziomu, oczywista oczywistość, i pod koniec poziomu. Dokładnie tak. Pod koniec aktu drugiego, dokładnie mówiąc. Okej. Nie. Zapierniczamy. Mushroom Hill, bardzo fajny, aktualnie poziom. Tutaj przypadkiem nie ma Giant Ringa? Nie, tu jest
Był łanapek, ale mają monetkę. Dobra, okej. Nic już. Pewnie nie będzie mi... Ach, hilarych z tymi grzybami. Nie będzie mi dane pewnie zdobyć więcej. Okej. Ładnie, pięknie. Dobra. I mamy drwala aktualnie. Warto mieć tutaj ognistą tarczę, ponieważ on tutaj sobie lata. I tam ma ogień pod spodem i wtedy można ze spokojem z ognistą tarczą go po prostu zniszczyć. Zniszczyłem chłopaka doszczętnie, bym powiedział. O, i tutaj aktualnie te pierścienie przenieśli idealnie, żeby były po prawej stronie, nie tak jak w Angel Island. Czemu tutaj to zrobili, a tam nie? I don't know. Sonic got through Act 1, moi drodzy. No nie pytam. Okej, okay, i Mushroom Hill Zone Act 2. Lecimy. Oho, naksik, głupi pajac. God damn it. Kurde, jaką miał frajdę, kurde, radochę z tego miał, przysięgam. Dobra, jesteśmy wyżej. Tu jest ładna kolorystyka. Wow, uwielbiam. Uwielbiam jesienny wygląd Mushroom Hill, okej? Okay? Bardzo ładnie to wygląda. Ogólnie uwielbiam, jak jesienią ogólnie wygląda natura, więc to jest na pewno coś, co propsuje, okej? Okay? Takie Mushroom Hill to jest piękna rzecz. Okej, okay, nice. Tutaj mamy grzybasa. Dzięki niemu możemy sobie tutaj aktualnie glajdować, bym powiedział. Okej, okay, ładnie, pięknie. Fajne gimmiki ma Mushroom Hill, naprawdę. Mushroom Hill jest fajnym poziomem. Gierary, Hill pajacu. Okej. Okay. O, albo tutaj. Niu! Mamy taki wiatr, dzięki któremu możemy pójść sobie tutaj wyżej. I tutaj chyba będzie... Tak, tu będzie Giant Wing. Nice! Dobrze. Okej, okay, o nim akurat pamiętałem i zapomniałem o nim. Nice, dobrze. Lecimy. Okej, okay, to jest chyba najprostszy, bym powiedział, ze wszystkich tutaj. Z Super Szmaragd. Bym powiedział, że człowiek zapomina, że on jest po Super Szmaragd. Dokładnie tak. Okej, okay, dobra, zapomniałem. Tutaj trzeba przeskoczyć. Boli mnie to, że ten tles nie przeskakuje. To jest coś, czego ja, żeby było śmiesznie, jak za pierwszym razem grałem, nie zauważyłem. Dopiero widziałem to na filmie przedstawiającym właśnie bugi w Origins. Miałem takie, o boj, rzeczywiście, o kurde. Ten głupi pajac nie przeskakuje, like... Tak być nie powinno. Dosłownie. Okej, okay, no i tutaj cztery ostatnie. Pyk. Ładnie, pięknie. For a win. Tutaj w ogóle już nie będę starał o perfect bonus, bo tutaj się nigdy o niego nie stara na dobrą sprawę, tylko w części Sonica 3, bo tam naprawdę są proste te speciale, a tutaj po prostu bywa różnie podróżnie i tak. Tak po prostu grom. Taki jest mój styl. Dokładnie tak. Okej. Okay. I mamy, moi drodzy, trzeci tutaj aktualnie super szmaragd. I w ogóle tutaj też na górze jest Master Emerald. Główny szmaragd, dokładnie tak. Tym właśnie, który robotnik tutaj wyszukał i którego bardzo, bardzo chce aktualnie. Więc dokładnie tak. Niech wejdzie do jakiegoś Giant Ringa, to będzie miał go ze spokojem już, like. Przysięgam, polecam. Po prostu insta dostanie się do tego głównego szmaragdu. Okej, okay, znowu zmieniło nam się wygląd Mushroom Hill. Ponownie ładnie wygląda. Okej, okay, ładnie, pięknie. Nie! Gierarchii, w ogóle błąd jest tutaj taki pewien. Jak wejdziemy sobie tutaj, zrobimy teraz pauzę i bym zrestartował, dacie wiarę, że przeniosę się od razu do poziomu Hidden Palace Zone, dzięki czemu mogę pominąć połowę gry, rozumiecie to? Jest taki bug, dosłownie. Bo w tej chwili wchodząc do tego Giant Ringa, czyli znajdujemy się w Hidden Palace, ale w, powiedzmy, zamkniętej arenie, gdzie możemy tylko dostać super szmaragdy. Później Hidden Palace jest osobnym poziomem, mówię taki spoiler, już bym powiedział, i po prostu dostając się do Special Stage'a, jak jeszcze jest ten biały ekran i wciśniemy start i restart, to możemy przenieść się od razu do poziomu i pominąć połowę gry. Połowę gry, no tak. Jakby nie patrzę, prawie całe Sonic & Knuckles dzięki temu pomijamy. Ja nie pytam, naprawdę, Boże Święty, czy ktoś to w ogóle tetował? Przysięgam. Sega po prostu w tym przypadku powinna zapierdalać na galerach. Pozdrawiam osób, które wiedzą i rozumieją, kurde, co, do czego ja tutaj nawiązuję, a raczej do kogo. Przysięgam. No ale cóż. Cóż. Bywa i tak, bym powiedział. To jest tylko Sega, okej? Okej. Ładnie, pięknie. Mamy kolejny super szmaragd. Kurde, cztery super szmaragdy, for a win. Czasami mi się udaje tak ładnie, pięknie aż tyle tego zdobyć, więc bym powiedział, że jest bezpiecznie. Sanegada Super Emerald. Zdobyliśmy aktualnie zielony super szmaragd, który idealnie jest pod głównym szmaragdem, który również jest zielony, więc bym powiedział, że
Fajnie tutaj. Ładnie, pięknie, jak widzicie. Nice. Więc kurde, już większą połowę, moi drodzy, szmaragdów głównych, teraz chciałem powiedzieć. Ten kurczak nie powinien tej się aktualnie zrespić, w ogóle jakże się nie respił. Super szmaragdów już mamy. Większą połowę. Okej, to też przyspieszyli w tej chwili to, za pomocą czego się wznosimy. Nie tak szybkie jest to jak w Sonicu 3R, bo tam przyspieszyli naprawdę potężnie, ale jest szybsze niż w oryginale, więc to się szanuje. Dokładnie tak. Okej, ładnie, pięknie i do bosika. To jakaś antena szalona. Get out of here, pajac. Tutaj można ładnie, pięknie mu zadać dużo damage'a. I uwielbiam tutaj wygląd tego bossa. Zawsze mi się to strasznie, wow, podobało. Aktualnie jak to wyglądało na Mega Drive'ie. Takie pseudo 3D tutaj mamy, ładnie to wygląda. Ładny efekt. Okej, okay. Nice. Ezy. I tutaj z jakiegoś powodu muzyka się kończy. Nie powinna się tutaj kończyć. Jest kompletna cisza. O, i teraz dopiero załącza się muzyka. Tak być nie powinno, ponownie. Dziwne działanie, ale okej. Okay. Sonic Gafriwak 2, moi drodzy. Nice. Jestem dumny z tego, ile zebrałem szmaragdów, naprawdę. Okej, okay. Tutaj kretna piernicza. I tej dźwięk tego statku... Jak słyszycie takie żrrr, to ono powinno być przez cały czas, a nie jest. Też, ponownie. Robotnik tutaj spierniczam oczywiście i moi drodzy Flying Battery na samym odcinku. Bardzo świetny poziom. O, i mamy taką animację tej wskakiwania, której również nie było w oryginale. Podoba mi się, podobają mi się takie naprawdę pojedyncze zmiany, które są po prostu, które dodają zamiast zabierać albo zmieniać kompletnie na gorszą rzecz, bym powiedział, bo są i takie zmiany, ale ta zmiana jest jak najbardziej na plus. Tak więc tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przyszliśmy sobie Mushroom Hill Zone. Naprawdę bardzo fajny poziom. Dokładnie, dokładnie tak. Zebraliśmy aż 4, kurde, super szmaragdy. Niczym w Angel Island, jakżeśmy zdobyli, więc bym powiedział, że jesteśmy na dobrej drodze, by zebrać je wszystkie. Dokładnie tak, a więc moi drodzy, w następnym odcinku Flying Battery są bardzo fajny poziom. A ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya!